Nowe projekty od HHBUD i Zbuduj Sam Dom. Szczegóły znajdziecie w opisie. Dodatkowo ciekawy konkurs, w którym możecie zgarnąć niesamowitą nagrodę. Szczegóły w opisie filmu. Siemaneczko, witam w kolejnym wspaniałym dniu. No i tak, robimy drugą połówkę podłogi. Także pokażę Wam tam takie wzmocnienie jest pod belkę, która będzie wzmacniać strop. I bierzemy się za ścianki kolankowe. Do połówki podłogi potrzebne nam 8 sztuk takich kawałków po 113 cm. A w sumie 9, bo zaraz Wam pokażę, po co ten 9 kawałek, nie? Pach, 113, 113. O, coś mi się nie tak zaczepiło. Popsasa. Dbać o te kąty, wymiary i to wszystko później pasuje jak klocki Lego. Dobra, 4, piątą z tego czy z tego. Jeden w sumie. Jak już tu mamy, to damy. Zaznaczymy sobie kąty. 100 razy będę powtarzał. Jak są kąty, wymiary, wszystko później pasuje, jest o wiele łatwiejsze, przewidywalne. No, poznaczone. Wiemy, do czego kręcić. Tak naprawdę nie musiałbym już tego docinać teraz, później jak to będzie tyle wystawało, to nawet na placu budowy już można to bziutnąć, będzie po czym, tak żeby nie latać 10 razy z tym samym materiałem, nie nosić tego, nie? Żeby nie męczyć sprzętu i zachować więcej precyzji, najlepiej nawiercić sobie. Tu wybrać wszystko. Controlling. Jest elegancko do linii. Nawet jakbyście mieli tą belkę trochę skręconą, zwichrowaną, tak tu będziecie mieli ładnie do kąta podocinane, wszystko to samo z siebie już się to naprostuje, nie? Bo będzie chciało się ustawić do tego kąta. A
jak krzywo utniecie, no to tak krzywo będzie. Nawet jak belka była prosta. No. Dobra, jeszcze to i pokażę wam to wzmocnienie. A jak to przykręcić bez żadnego kątownika, bez żadnej blachy? Tak, bardzo prosty sposób. O, bierzemy pod odpowiednim kątem, nawiercamy. I voilà. Także nie używamy żadnych kątowników tu. To jest na pewno dużo mocniejsze trzymanie niż jakiś kątownik czy blaszka na jakieś mniejsze wkręciki. Jeszcze taki trip wam sprzedam przy tym przykręcaniu tego. Bo jak z jednej strony zrobicie, może być tak, że wam deczko ściągnie, nie? To najlepiej nawiercić sobie najpierw z jednej strony. Złapać. I bo nie z drugiej strony. Gdzie mam wkręcika? Tutaj. O. I patrzymy na naszą linię. No akurat nic nie ruszyło. I bajeczka. A i w ogóle głupoty wam gadam. Na połówkę potrzeba 4 takie. Plus piąta. No. Piąta na wzmocnienie pod tą belkę stropową. Na całość potrzeba 8 plus to, czyli 9. No. Rozumiecie? Rozumiecie. Zresztą w projekcie jest wszystko ładnie rozrysowane, także nie da się pomylić. Dobra, dajemy płyty. Obkręcamy, przekręcamy styropian wzmocnienia i odmierzamy sobie 195 cm. Tutaj. I tutaj 195. O, i tu powinno nam wyjść 305, jeżeli wszystko nam się zgadza. I tak też jest, 305. I tu dokręcamy taką belkę 305 co do milimetra. Dokręcamy taką belkę, tu będzie ściana od łazienki, no i w ścianie od łazienki będzie szła belka, która będzie wspomagała strop.